Zbigniew Dmitroca, portrety prawie prawdziwe. Flejtuchna. Mój dom stoi na uboczu, z dala od sąsiedzkich oczu. Mieszkam sama, żyję skromnie, rzadko kto zagląda do mnie. Koło domku mam ogródek, pełen ziół i niezabudek, ale we wsi krążą słuchy, że hoduje w nim ropuchy. Żadnych ropuch nie hoduje, zupy z pokrzyw nie gotuje, muchomorów nie pitraszę, bo stanowczo wolę kaszę. Prawdę mówiąc, gotowanie nie jest moim powołaniem. Zresztą, jak tu lubić kuchnię, kiedy w niej tak strasznie cuchnie? Praci sprzątać też nie lubię. W bałaganie wciąż coś gubię. Sama sobie mydła skąpię, nie za często więc się kąpię. Z tego względu w okolicy mam opinię czarownicy. A niektórzy nawet plotą, że na miotle mknę z ochotą. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.